razem z rodzicami, z babcią mieszkaliśmy na ulicy Dworskiej. Wpadli Niemcy do naszego domu. Strzały i wybuchy granatów w samej kamienicy. Rzucano granat do środka i do następnego mieszkania. Spadł na bruk pod nasze nogi. Chwila drgał, umarł. To był taki wstrząs, jak człowiek widział, jak umiera ten człowiek. Bo widać, że padł, poruszał się już bezładnie. Wtedy ja już sobie uświadomiłem, jako dziecko siedmioletnie, że ja za chwilę zginę. Nie wolno tego zapomnieć.